Biblioteczne Bum czyli targówek pełen słówek. Bajka pod tytułem Basia i magiczna książka. Basia lubiła czytać książki. Pewnego dnia wybrała się na strych, niekoniecznie po to, by znaleźć jakąś książkę. Szukała pluszowej zabawki, przytulanki, o której opowiadała jej mama. Mama mówiła, że pewnie leży gdzieś na strychu, w której ze starych skrzyń Basia mieszkała w wiejskim domu pod lasem na skraju miasteczka. Na Strych zaglądała rzadko, ale tym razem postanowiła znaleźć zabawkę z dzieciństwa mamy. No i znalazła ciekawą książkę. Przytulanka gdzieś się ukryła. Za to Basia odkryła skrzynie z różnymi starymi pismami i książką o przygodach psa Kacpra. Nigdy nie słyszała o takim się. Chociaż przeczytała dużo książek, w których występowały pieski, zabrała zdobyć do swojego pokoju, nie mówiąc o niej nikomu. Gdyby powiedziała o tym swemu braciszkowi Adamowi, na pewno by wszystkim rozgadał. Wieczorem, przed snem, postanowiła poczytać sobie o przygodach samotnego i bezdomnego kacpra. Już na trzeciej stronie zobaczyła go na rysunku. Był to przesympatyczny spaniel. Z uszami prawie do ziemi. Wtedy właśnie wszedł do pokoju Adaś i o czym zaczął opowiadać. W końcu poszedł spać. Basi też zachciało się spać. Pogłaskała pieska na rysunku i zasnęła. Kiedy rano otworzyła oczy, przy jej łóżku siedział pies Kasper. Cześć Basiu, powiedział. Basia pomyślała, że jej się to śni więc nie dziwiąc się za bardzo, zapytała, skąd zna jej imię, a Kacper na to, że słyszał, jak rozmawiała z braciszkiem. Basia zapytała, jak się czuje, a Kacper na to, że jest psem bardzo samotnym, o czym przekona się, kiedy będzie czytała książkę z jego przygodami. Powiedział też, żeby nie przejmowała się, gdy wyjdzie Adaś albo mama, gdyż on jest dla nich niewidzialny. Tylko Basia może go widzieć, a wyszedł do niej z książki, która jest magiczna. To Ty też jesteś magiczny? Zapytała Basia. Niespodziewanie Kacper odpowiedział, że w tej chwili jest najprawdziwszym psem i właśnie ma ochotę odprowadzić ją do szkoły. Poczekał aż Basia zje śniadanie i ruszył razem z nią. Powiedział, że poczeka pod szkołą do końca lekcji. Nikt nie domyślił się, że dziewczynka idzie do szkoły w towarzystwie swojego nowego przyjaciela. I to z magicznej książki. A tę książkę w tym czasie zauważył Adaś, który lekcję miał później. Zabrał ją z pokoju siostry i schował pod swoim materacem. No i bardzo zmartwił się Kacper, bo kiedy wrócił z Basią, nie było magicznej książki. Nie było też Adasia. A piesek musiał już wrócić na swoją stronę. Bo książka pozwalała na wycieczki swoich bohaterów, ale pod warunkiem, że wrócą na czas. Psino z Kacpra nie mógł pomóc, bo magiczna książka nie ułatwiała swoim zapachem powrotu swoim mieszkańcom. Po prostu była bez zapachu. Basia zaczęła poszukiwania od pokoju Adasia, gdyż była pewna, że to on schował gdzieś magiczną książkę. Przeszukała półki, szuflady. Zajrzała do szafek z ubraniami, niestety, bez skutku. W końcu usiadła na łóżku swojego braciszka i. coś wybrzuszało materac. Zajrzała. No tak, właśnie tam schował książkę Adaś. Pod materacem. Przecież to nie jest miejsce dla żadnej książki. Otworzyła na stronie, z której przyszedł do niej Kasper. Puste miejsce czekało na pieska. Ale on, zanim na nią wskoczył, powiedział Basi że może spełnić jej życzenie. Bardzo bym chciała, żebyś jeszcze mnie odwiedził, powiedziała. A Kacper na to, że bardzo ją polubił i na pewno będzie odwiedzał. Poza tym dokucza mu samotność na kartkach książki. Może spełnić inne życzenie Basi. W takim razie poprosiła, żeby nie dokuczał jej brat. Jeśli zacznie ci dokuczać, to wtedy otwórz magiczną książkę, a ja Wyskoczy na krótką chwilę i postaram się przywołać go do porządku. Uroczyście obiecał Kacper. Basia pogłaskała go i piesek w okamgnieniu znalazł się na stronicy magicznej książki. A Basia postanowiła zawsze ją mieć przy sobie. Oczywiście nie tylko dlatego, że Kacper, kiedy będzie to potrzebne, przywoła do porządku Adasia. Bajkę ułożyła klasa trzecia D ze szkoły podstawowej nr 28.